Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w czwartym odcinku z serii Przebudowa juniorami do chwały. Zaczynamy siódmy sezon przygody na niemieckich boiskach i nareszcie zagramy w europejskich pucharach i to od razu w Lidze Mistrzów, bo do niej udało nam się wywalczyć w szóstym sezonie awans. Jeśli chodzi o nasz budżet, chociaż nie jest to najważniejsze, 60 milionów, no ale my i tak nie możemy tutaj nikogo kupować, tylko pozyskiwać piłkarzy ze szkółki juniorów. Tak wygląda nasz podstawowy skład, prezentuje się już naprawdę znakomicie. No może poza środkiem obrony. No i tutaj widzimy ćwierćfinał Ligi Mistrzów, jeśli chodzi o sukces międzynarodowy, awans do Ligi Mistrzów, jeśli chodzi o sukces krajowy, no i tam całkiem niezła runda w Pucharze Niemiec. Podnosimy pensję z 76 na 84 tysiące i to się nazywa prawdziwa podwyżka. Już płacimy naprawdę dużo, tutaj w turnieju przedsezonowym poszło nam fatalnie, ale na usprawiedliwienie dodam, że odbyły się Mistrzostwa Świata, przez co połowa naszej drużyny była na zgrupowaniu kadry. No i nie mieliśmy zbytnio kim grać, jeśli chodzi o tych dobrych piłkarzy. Polska pierwsza w swojej grupie wyprzedziła Francję między innymi, więc fantastyczny wynik, jeśli chodzi o fazę grupową. Zobaczymy, jak nam poszło w 1/8 finału, bo kto wie, może Polska ugra coś. Zobaczymy, przekonamy się. Zobaczymy jeszcze tylko wcześniej pozostałe grupy i zobaczmy, 1/8 Polska przegrywa z Meksykiem. No i cóż nam dało to pierwsze miejsce w grupie? W sumie Francja też odpadła. Wyniki ćwierćfinału. W półfinale Anglia i Niemcy wygrywają, w meczu o trzecie miejsce Włochy pokonują Meksyk, a w finale Anglia pokonuje Niemców i zostaje mistrzem świata. Tutaj oferta prawie 200 milionów za kołodzieja zostaje odrzucona. No i tutaj Strand udał się na wypożyczenie, niech sobie pogra w Sampdorii. Koller udał się na wypożyczenie do Genoi, żeby mógł się tam na spokojnie ograć. Więc wypożyczamy jeszcze Błaszczyka, tutaj widzimy do Borussii Mönchengladbach. No i tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Któż to będzie naszym rywalem? Przekonajmy się. Drużyna Wolfsburga. Czy uda nam się wygrać pierwsza kolejka siódmego sezonu? Wygrana 1-0. Wojciechowski, niezawodny piłkarz w środku pola, zdobywa bramkę. No i czas przenieść piłkarzy do drużyny seniorów. Tutaj Jakob Koch. Tutaj Hermana również możemy przenieść. No i na przykład Tristana Banga, bo też na to zasłużył. Koch wykazuje wielki potencjał. I to jest bardzo dobry znak. Tutaj Jaworskiego wypożyczyłem do Wiktorii Gimareż. Niech się tam na spokojnie ogrywa. A w grupie losujemy Tottenham, Slavia Praga i Basle, więc całkiem ciekawa grupa w Lidze Mistrzów. No i tutaj oferta 170 milionów za Kuna zostaje od Realu odrzucona. No i tutaj widzimy De Ketelere do Barcelony, Dybala do United i Osimhen do Realu, najgłośniejsze transfery. My nikogo nie kupowaliśmy, tak jak głoszą zasady tej serii. No i tutaj na start w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów wygrywamy z Bazyleą 4-2. Pewne zwycięstwo w Szwajcarii, to mi się podoba. Krugera tutaj wypożyczyłem do Burnley. Niech się ogrywa na angielskich boiskach, potrzeba mu tego zdecydowanie. Ogrywamy Tottenham po bramce Hoffmana, który jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. No i możemy kolejnych piłkarzy przynieść do drużyny seniorów. Theo Schwabe, Bartek Schulz, no i może jeszcze Jonas Franke. Witamy w drużynie seniorów. Schulz wykazuje wielki potencjał, no i to mi się podoba, że kolejny Polak. Jak i tutaj Theo Schwabe, czyli też Niemiec, pokazują, że mogą być wielcy w przyszłości. No i remisujemy ze Slavią Praga. To jest bardzo zły rezultat, tracimy punkty z najgorszą chyba drużyną, ale w drugim meczu na szczęście wygrywamy 4-2. No i to mi się bardzo podoba, tak powinniśmy grać. No i tutaj Schwabe wypożyczyłem do Belenenses, żeby mógł się tam ogrywać, pokonujemy Bazylę 3-2. I jeszcze został nam jeden mecz z Tottenhamem, ale wcześniej tutaj nasza wygrana z Zwickau w lidze, raczej w Pucharze Niemiec. I w następnej rundzie trafiamy na Dynamo Dresno, a z Tottenhamem remisujemy 1-1. I czy to da nam pierwsze miejsce w grupie? Zobaczmy, tak jest. Pierwszy mepen, druga Bazylea. Slavia jednak nie była najgorsza, bo najgorszy był Tottenham, który nawet nie zagrał w Lidze Europy. A my wylosowaliśmy Inter w 1/8 finału. Jeśli chcemy coś znaczyć w Lidze Mistrzów, to musimy po prostu wyeliminować tą drużynę. Nie ma innej opcji. Tutaj Benesza wypożyczyłem do Girondin Bordeaux, tam ma większe szanse na grę niż w naszej drużynie. Pokonujemy Dresno 5-1 w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Tutaj pozostałe wyniki i w ćwierćfinale gramy z Werderem Brema, więc fajne losowania. Po 15 kolejkach jesteśmy liderem Bundesligi. 4 punkty przewagi nad Bayernem, 6 nad Borussią. Bardzo, ale to bardzo komfortowa sytuacja. No powiem wam, że ponad stan po prostu gramy. Nie spodziewałem się, że z tak przeciętnym środkiem obrony można grać aż tak dobrze. No ale też mamy potężny atak. No i to może zastępuje naszą dość średnią obronę, jeśli chodzi o sam środek. Kolejna podwyżka z 84 na 94. Hoffman wreszcie zarabia tyle, na ile zasługuje.
No i tutaj oferta za Kuna, podobna jak wcześniej dostaliśmy od Realu, tym razem od Totków, zostaje odrzucona. Za Scholza tutaj Bayern nam proponuje 50 milionów i Gnabry'ego, no ale ta oferta jest nie do przyjęcia i zostaje odrzucona. Tutaj Jabłoński wypożyczony do AZ Alkmaar, niech sobie pogra w lidze holenderskiej. No i tutaj Pelistri przeszedł z Manchester United do Tottenhamu, Milinkovic-Savic z Realu do Manchester United i Godoy do Evertonu oczywiście z Lille. My jak zawsze nikogo nie kupowaliśmy, ale i tak mamy kozacki skład. Pokonujemy Werder 4-0 w ćwierćfinale Pucharu Niemiec i w półfinale trafiamy na Borussię Mönchengladbach. A tutaj pokonujemy Inter w pierwszym meczu 2-0, świetny wynik na otwarcie. Tutaj Jelinek wypożyczony do Nacionalu, więc mnóstwo piłkarzy udało się na wypożyczenie. Tutaj do Pasos Ferreira Herman, niech sobie gra w Portugalii, jak się otworzy okienko. I 1-1 w drugim meczu z Interem, więc jest to spokojny awans do następnej rundy, czy już do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Tutaj widzimy pozostałe wyniki, Bazylea niestety odpadła, czyli nasz grupowy rywal. A my trafiamy na Barcelonę. Oj, zapowiada się ciekawie, pierwszy mecz wygrany po bramce Scholza 1-0. To mi się podoba i rewanż 3-1, ależ pokaz niemieckiej siły w tym meczu. Pokazaliśmy, kto jest lepszy. Dalej gra też Napoli, Atletico i Manchester City, a my trafiamy na Atletico Madryt. No jedno z lepszych możliwych losowań, a Gladbach pokonujemy 1-0 i w finale Pucharu Niemiec zagramy z Hoffenheim. No lepiej być nie mogło, a po 30 kolejkach mamy 6 punktów przewagi nad Borussią, 7 nad Bayernem. To już jest całkiem fajna przewaga. Patrząc na to, że zostały tylko 4 kolejki do końca i mistrzostwo jest realne, w tamtym sezonie 4. miejsce było już całkiem przyzwoicie, a teraz mamy olbrzymie szanse, by zostać mistrzem Niemiec. No i tutaj Banga wypożyczyłem do Tondeli. Uda się, gdy tylko się okienko otworzy, pokonujemy Atletico w Madrycie 2-1. Jak będzie w rewanżu 1-1, ten wynik daje nam awans do wielkiego finału. Kto tam na nas czeka? Napoli. No powiem wam, nie spodziewałem się, że wyeliminują City, ale zagramy to właśnie z nimi 29 maja. 4-0 w ostatniej kolejce z Schalke, to nie jest przypadek. I wygrywamy Bundesligę, tak jest, 78 punktów na koncie. Druga Borussia, trzeci Lipsk, czwarty Bayern, piąta Hertha, szóste Hoffenheim, Kolonia bardzo wysoko, siódme miejsce. W barażach Union spada Eintracht Frankfurt i Arminia Bielefeld. Scholz został królem strzelców, 28 bramek w 34 meczach. Sinistra najlepszym asystentem, a Kołodziej najlepszym bramkarzem. No i czas na finał Pucharu Niemiec przeciwko Hoffenheim. Damy z siebie wszystko, by wygrać. No i atakujemy. Bardzo dobre podanie. Scholz lobuje na 1-0. Lobikiem go załatwił. Klasyka gatunku na tym kanale, jak widać. Nawet w symulowanej karierze to się zdarza. I rozgrywamy spokojnie. Tutaj wszystko rozgrywamy. Sytuacja bramkowa 2-0. Scholz, on jest niezawodny. Gdy ma sytuację w polu karnym, to bramkarz za moment wyciąga piłkę z siatki. No i możemy też dać pograć kilku rezerwowym, bo już wynik jest chyba rozstrzygnięty, chociaż Hoffenheim jest innego zdania i niestety Sargent zdobywa bramkę. Dobre wykończenie Amerykanina w polu karnym i Hoffenheim odzyskuje nadzieję. Miejmy nadzieję, że tą nadzieję zabijemy. Pospisil, Czech, bardzo dobrze zamienił sytuację na bramkę. No i tego finału już nie przegramy. Zwycięstwo 3-1 i do Mistrzostwa Niemiec. Dokładamy Puchar Niemiec, to mi się bardzo podoba. I tak to właśnie Meppen powinno grać. Scholz królem strzelców, drugi Hoffman. Kto najlepszym asystentem? Hoffman, no 5 asyst w 5 meczach, brawo. I Kołodziej, 3 czyste kąta w 5. To robi wrażenie. I zaczynajmy finał Ligi Mistrzów z SSC Napoli. Po zwycięstwo. No ale jak widzimy Neapol, to atakuje. Może stroje się tutaj minimalnie różnią, ale widać, że są trochę jaśniejsi i zdobywają bramkę. Jasny niebieski na razie pokonuje ciemniejszy niebieski. I Musa Barrow z bramką na 1-0. Ale my się nigdy nie poddamy, będziemy walczyć do samego końca. 1-1, świetnie, Kun zamienił to na bramkę. Sytuacja w polu karnym i Meppen wraca do żywych. A dla nas remis to za mało, idziemy po zwycięstwo. Hoffman, tak jest. Bramka w 83 minucie, która może dać nam Ligę Mistrzów. Ale jeszcze jest rzut rożny dla Napoli. Ostatnia akcja meczu, dośrodkowanie, piłka wybita. I tak jest. Mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec i do tego Liga Mistrzów. To był nasz sezon, 7. sezon, należał zdecydowanie do Meppen. I tutaj Scholz również królem strzelców, nikogo to chyba nie dziwi. Hoffman najlepszym asystentem, klasyka gatunku. A kto najwięcej czystych kąt? No tym razem nie Kołodziej, tylko Alex Meret. No i tak na sam koniec wygląda nasz podstawowy skład. Powiem wam szczerze, nie spodziewałem się, że z takim środkiem obrony uda mi się tak dużo osiągnąć już w 7. sezonie, czyli praktycznie doprowadzić do końca tej serii. Chociaż może też dzięki temu, że mieliśmy dobrych bocznych obrońców,
dobrego bramkarza i dobrych defensywnych pomocników, to ten środek obrony aż tak nie rzucał się w oczy. A teraz zobaczmy statystyki indywidualne. Maszek, Stępień, Arnold, Prot, Scholz. Najwięcej występów po 55, zobaczmy bramki. Tutaj Scholz musi być pierwszy, 45, Hoffman 22 i Majer 13. Czas przejść do asyst, tutaj pierwszy Hoffman, drugie miejsce Kuna, a trzecie Majera. Wojciechowski trochę słabiej, ale i tak miał imponujące liczby. Hoffman 95 overalla, Kun 92, Kołodziej 91, Wojciechowski 91, Majer 90. No to musi robić wrażenie pięciu piłkarzy z overallem minimum 90, a kilku innych też ma w okolicach 80 paru, czyli 87, 89, czy tam nawet te 84 Arnolda w wieku 19 lat na lewej obronie. To wygląda świetnie. Błaszczyk wypożyczony do Gladbach 79, ograł się w Gladbach, fajnie się rozwinął. Na ławce u nas na pewno dałby sobie radę, ale chciałem, żeby jednak występował trochę w innym klubie. Oswoił się tam, no i dał sobie świetnie radę. Chociaż nie mieliśmy aż tak klasowych zmienników jak on, to i tak daliśmy sobie radę. No i praktycznie zdobyliśmy wszystko, co najważniejsze, czyli mistrzostwo kraju i Ligę Mistrzów. Wiadomo, że w tej serii, przynajmniej z tego co pamiętam, nie zdobyliśmy Super Pucharu Niemiec. No i też nie zdobyliśmy Ligi Europy, bo w niej nie graliśmy ani razu. Jak awansowaliśmy, to od razu do Ligi Mistrzów. Ale nie w każdej tej serii. Od zera trzeba zdobywać wszystko, co się da, tylko trzeba zdobyć to, co najważniejsze. No i wtedy seria się może zakończyć. No i tutaj jeszcze macie wartość poszczególnych piłkarzy, bo wiem, że niektórych z Was to interesuje. No i tutaj ocena menadżera. 87, no niestety nie udało się zdobyć 100. Między innymi przez to, że nie kupiliśmy piłkarza, no bo ja tutaj nie kupuję piłkarzy. No i też przez to, że nie uzyskiwaliśmy tu jakichś wpływów. No ale mówi się trudno i żyje się dalej. Trzecią ligę niemiecką wygrywa Innsbruck, drugie miejsce Würzburg Kickers, a trzecia Hansa Rostock. Zobaczmy jeszcze, kto był najgorszy, bo jakoś zawsze mnie to interesuje. Patrzymy na Sandu, tam jest Lubeka. A w drugiej Bundeslidze Hamburg i Augsburg awansują, a słynny Paderborn zagra w barażach. Co ciekawe, druga drużyna Bayernu na czwartym miejscu. Taki wynik, powiedzmy sobie szczerze, robi wrażenie. Najgorsze tutaj było KFC. No, jak widać, te kurczaki coś się im nie udały akurat na tym sejwie. I tutaj Paderborn pokonuje Union Berlin. Wielki Paderborn wraca do Bundesligi, chociaż już tego nie zobaczycie. Tutaj City wygrywa Super Puchar Europy. W Lidze Europy triumfuje kto? Zobaczmy. Manchester United ogrywając 3-0 Hertę. My zdobyliśmy tak. Puchar Niemiec. Fajny wynik. Do tego oczywiście zwyciężyliśmy w rozgrywkach Bundesligi. No i dołożyliśmy jako taką wisienkę na torcie Ligę Mistrzów, pokonując 2-1 w finale Napoli. I tą serię spokojnie mogę uznać za zakończoną, bo zdobyliśmy to, co najważniejsze, czyli Mistrzostwo Kraju i Ligę Mistrzów. Ale dzięki temu rozpocznie się nowa seria od zera, ale tym razem z możliwymi transferami, czyli nie będzie to juniorami do chwały, tylko od zera do chwały. I to oczywiście odbędzie się we Francji, a premierę tej serii przewiduje na 17 maja. Więc już teraz zarezerwujcie sobie czas, żeby 17 maja o godzinie 14 zobaczyć pierwszy odcinek serii od zera do chwały we Francji. Jaką drużynę wybiorę, to niech jeszcze pozostanie tajemnicą, ale postaram się oczywiście dokonać ciekawego wyboru. A jeśli chodzi o tą serię, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jej oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach na tym kanale. Trzymajcie się!